Linia szwów na górnych powiekach przebiega dokładnie w załamku, czyli w tym miejscu, gdzie powieka otwierając się przełamuje znak na skórze. Linia cięcia na dolnych powiekach przebiega dokładnie tuż pod rzęsami, tam gdzie z reguły robi się makijaż lub makijaż permanentny. Wbrew obiegowej opinii, rekonwalescencja po plastyce powiek jest bardzo komfortowa. Nie występują żadne dolegliwości bólowe, opatrunek, który zaraz pokażemy, jest niewielki i nie przeszkadza w codziennej aktywności życiowej, w codziennych czynnościach. Sam opatrunek jest bardzo komfortowy i na górnej powiece to są z reguły wyłącznie dwa plasterki dokładnie wzdłuż przebiegu linii szwów. Na dolnej powiece tych plasterków jest dużo więcej, bo chodzi nie tylko o ochronienie linii szwów, ale przede wszystkim o usztywnienie bardzo wiotkiej skóry powieki, tak żeby ograniczyć obrzęk i zasinienia po operacji. Mimo że na dolnej powiece plasterków, tak jak widać, jest trochę więcej, bo chodzi o usztywnienie skóry, to cały opatrunek jest praktycznie niewidoczny spod nawet niedużych okularów przeciwsłonecznych. Jak widać, taki opatrunek jest komfortowy, proszę zamrugać oczami, nie ogranicza zdolności do normalnych, codziennej aktywności życiowej. Można normalnie czytać, normalnie otwierać oczy, normalnie zamykać. Nie stanowi to problemu w codziennych czynnościach. Jedynym problemem, jaki może się pojawić po pewnym czasie, jest obrzęk i zasinienie, które z reguły ustępuje w ciągu kilku dni. Także jak pacjentka przychodzi po tygodniu i jest usuwany ten opatrunek, są usuwane plasterki, usuwane szwy, to z reguły jak pacjentka się zamakijażuje, to nie nosi śladów operacji, które by w jakiś istotny sposób przykuwały uwagę otoczenia. Tak jak widać, cały opatrunek kryje się pod okularami przeciwsłonecznymi i w minimalnym w sumie stopniu ogranicza nawet takie czynności, można powiedzieć, socjalne czy społeczne, bo nie przykuwa uwagi otoczenia, w każdym bądź razie nie jest elementem, który by się bardzo wyróżniał, czy wystawał, czy przeszkadzał w takich czynnościach, które nie wymagają kontaktu twarzą w twarz.